Offskins to stronka, na której możesz losować różne ciekawe skrzynki, ulepszać swoje skiny, jak i również robić na nich kontrakty. Kod Piki pozwala Ci otrzymać bonusowe 10% do wpłaty. Metody płatności to oczywiście standardowe przelewy, różne kryptowaluty, czy też oczywiście, co najważniejsze, skiny z CS-a. Zachęcamy do wypróbowania Offskins, link standardowo będzie znajdował się w opisie. Przed materiałem mamy pewne pytanie do Was. Jaki ranking drużyn w CS-ie jest według Was najbardziej rzetelny? W nocy 12 sierpnia doszło do kuriozalnej sytuacji, która już kiedyś miała miejsce. Chodzi tutaj o falę wagbanów, która co ciekawe nie dotyczyła kompletnie ludzi, którzy używają wspomagaczy. Wielokrotnie otrzymali to ludzie z absolutnie czystym kontem. W jedną noc wagbanów poszło 30 tysięcy. Sporo osób chce sądzić się z Valve o niesłusznego waka, przez którego mocno ucierpiał ich wizerunek. I nie ma co się dziwić, bo takiego bana mógł wyrwać praktycznie każdy z nas bez żadnych dowodów. Na szczęście Valve zauważyło swój błąd i na tę chwilę leci fala odbanowań. W tej chwili, jak to oglądacie, sama firma zdjęła ponad połowę wcześniej nałożonych waków. Jednym z takich sytuacji pochwaliła się pewna osoba na Twitterze, która potwierdza jedynie, że Valve pracuje nad tym, aby każdy niesłusznie pokrzywdzony otrzymał z powrotem swoje czyste konto. Komuś z Was zdarzyła się podobna sytuacja? Piszcie w komentarzach. Nareszcie przyszedł ten czas w zespole Aves, aby zrobić ten krok do przodu. Jak mogliśmy dowiedzieć się z ich własnego fanpage'a, cała formacja z CS-a zaczęła współpracę z psychologiem. Chłopaki są już po pierwszych zajęciach, które miejmy nadzieję dadzą efekty w ich grze. Póki co Aves ma dość mieszane wyniki, stąd też pewnie wynika sama współpraca z psychologiem. Co też najważniejsze, mam nadzieję, że w wyniku samej kooperacji Biały wreszcie odzyska tę pewność siebie, której czasami jeszcze mu brakuje. Już dzisiaj o godzinie 20 Aves podejmie drużynę Tiki Takan w relegacjach do SAMDL. Jest to dosyć ważny mecz, w końcu zapewne Aves chciałoby się utrzymać w samej lidze, która jest jedynie poziom niżej od ESL Pro League. Jak to ostatnio wszyscy mają w zwyczaju, publikowane są swoje własne rankingi drużyn, twierdząc, że ten z Hal TV jest kompletnie niemiarodajny. Jak się jednak okazuje, wciąż jest on najbardziej rzetelnym rankingiem na scenie CS-a. Związek Zawodowych Graczy CSGO również postanowiło przedstawić swoje własne zestawienie i szczerze mówiąc jest ono kompletnie nietrafione. Nie dziwne zatem, że nie przyjęto go z wielkim entuzjazmem. Na czele samej stawki znalazła się tam formacja Evil Geniuses, drugie miejsce zajmuje póki co Natus Vincere, a najniższa lokata podium należy do Fury. Na sam ranking odpowiedział współwłaściciel HLTV. Ironicznie stwierdził, że nadal będziemy kontynuować nasz nieprzejrzysty ranking, starając się, by odpowiednio zważyć wszystkie wyniki, bez prób wywoływania na nie wpływu. Jaki ranking według Was na ten moment jest najbardziej miarodajny? Walde, czyli obecny reprezentant formacji OG, przyznaje, że system ekonomii w CS-ie na ten moment jest kompletnie nieprzemyślany i Valve powinien jak najszybciej się temu przyjrzeć. Stwierdził, że za wiele razy widzi się scenariusze, w której to po wygranej pistoletówce terroryści mają 4 Galile i AK, a CT z wygranym pistolem ma FAMAS i MP9. Zdecydowanie w tej materii coś tu jest mocno nie tak. Co według Was musi się zmienić, aby ekonomia w CS-ie była na lepszym poziomie? Dajcie oczywiście znać w komentarzach. ESL oficjalnie ogłosiło nowy sezon Mistrzostw Polski, co ciekawe w samej puli znajdzie się miejsce dla 10 drużyn. Do tej pory mogliśmy oglądać zmagania 8 formacji. Dodatkowo w puli nagród znajdzie się aż 50 tysięcy złotych, a także 2 zaproszenia do innych turniejów. Zwycięstwa Mistrzostw Polski weźmie udział w zamkniętych kwalifikacjach do IM Katowice 2021. Dostanie on również zaproszenie do nowego międzynarodowego turnieju, który na tę chwilę nie jest jeszcze oficjalnie ogłoszony. Oczywiście na ten moment zaproszenia otrzymały wszystkie zespoły, które dostały się do playoffów w poprzednim sezonie. Są to XCOM AGO, Aves, Illuminar, Wisła, Pact oraz Izako Bors. Do tego zestawu wyłonione zostaną 4 drużyny, które będą walczyć w kwalifikacjach. Faza zasadnicza Mistrzostw Polski rozpocznie się 7 września. Angel, czyli wieloletni i w zasadzie legendarny były gracz Hellraisers, na ten moment kończy swoją karierę w CSGO, aby na 100% poświęcić się Valorantowi, gdzie będzie reprezentował markę Fan plus Phoenix. Przez pandemię organizacja, w której mieści się Kuben oraz Michu, czyli Team Envy, pożegnała się z osobą odpowiedzialną za fizyczne, jak i psychiczne przygotowanie drużyny. Na ten moment nie wiadomo, czy ktoś zajmie miejsce Minikera.
A w tym materiale byłoby na tyle. Przede wszystkim nie zapomnijcie odwiedzić Offskin, skorzystając z naszego kodu i linku podanego w opisie. Tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.